Siemano, moi mili, z tej strony Maraz, witam was w kolejnym odcinku, który w Medieval 2 Total War, kampania węgierska, odcinek bodajże 18. Okej, okay. Słuchajcie, to więc tak, wychodzimy naszą piękną armią, zostawiamy sobie tylko tutaj takich niedobitków, czyli tych, jeden jakiś zakon rycerstwa i idziemy sobie w tą stronę, na Mediolan. Postawimy sobie tutaj wieżyczkę. Szpikniemy, jak tutaj wygląda armia. Jest Mediolan. Czyli od razu bierzemy na Damaszek. No, tutaj będzie troszeczkę nas czekało kombinacji. Budowa, na pewno większe mury. Naprawiać nie będę. Sobie tych doszkolimy. Powinna być gitara. Co się dzieje na froncie Alpy? Nic ciekawego. Mamy Palermo. W Palermo można by było zrobić naprawę, na pewno. Rekrutacja, jeden okręt, galerę i polecimy sobie tutaj na Tbilisi, nie, Tunezję. Już mi się mylą nazwy powoli. Okej, tu mamy na razie spokój, możemy sobie rekrutować armię, rozbudujemy kopalnię, to podstawa, będzie ekonomia. Okej, jak widzicie, no położymy sobie lab już na ekonomię, tak więc tak i tak będziemy zarabiać. O, tutaj widzę, dlatego jest takie niezadowolenie, bo są rozwalone mury. Genua nic, z balistami, możemy rozbudować miasteczko. Okej, okay, także na razie nic tutaj ciekawego. Rzym, naprawa nic, a właśnie nie zrzuciłem okiem na naprawę. Palermo, naprawa nic, Neapol też nic, dobra. Na razie tak tutaj się toczy sytuacja, krucjata francuska zmierza do Konstantynopola. Bierzemy kalabarników i konnicę. I kończymy grę. Hals się skończył. Prawa handlowe, Hiszpania. O, jak miło. Jedna frakcja, która mnie nie atakuje. Okej, Turcy kombinują. To z automatu, pyk. Ale się wróci. Okej, osoba mężona. Dijon. Przez Niemców. Dobra. Zobaczmy, jak będzie sytuacja wyglądała. Okay. No, zwycięstwo, fajnie. Tu nie będziemy się bardzo wręczyć z trawazą. Nie jestem do mnie. Mamy toporników. Okej, nie mam 160 ludzi. Łuczników i konnice. Mamy więcej, ale tu nie chcę zacząć, nie chcę za dużych strat, stówka. Okej, po prawej musimy rekrutować oddziały. Przydałaby się konnica, nawet strzelecka. Też może być. Okej, a my zmierzamy sobie tutaj gdzieś do Sarkrel, jak się nie mylę, czegoś tak. Okej, Tbilisi, rekrutacja idzie pełną parą, toporników na pewno jeszcze się przydadzą. Kierunek Mediolan. Mogę sobie doszkolić, tak? Mieć parę oddziałów, no poproszę. Zawsze się... O, fuck! Ale spierdoliłem. Dobra, będziemy za tur atakować. Tutaj... Jeszcze nic. Z Palermo oddział. Wyciągniemy sobie najemnych. Wszystkie zrobimy sobie piechtę. Okej, chyba trochę spieprzyłem. Dobra, zobaczymy za turę. Okej, Francuzi się zmotywowali. No, troszkę ten region zaniedbuje. Faktycznie już tutaj jestem ustawiony, nic mnie nie powinno ruszyć, a jak się coś ruszy, to szybko to odbije. Duńczycy idą, są pod Wiednym. Pod Wiedniem z krucjatą. We must fight or forfeit. The enemy has laid siege. My lord, not even the royal. An honor to serve, my lord. Okay. An honor to serve. Tułku wygnamy. Honor and courage, soldier. Okay, stać. Cesarstwo niemieckie.
Jaka osoba drużyna? Genua. Przecież Francuzi tak mamy takie oddziały milicji skromne, ale chciałem sobie tutaj jeden oddział i wspomożemy ich. Marching to battle with pride. Okej, okay, a to się tak w mieście. Znaczy normalne podatki, damy wam niskie i coś do rozwoju. Okej, okay, co to jeszcze jest? Osada dążona. Egipt, Jerozolima. Tu będzie ciężko. Yes, Lord. Czy coś zaatakować? To jest Aleppo i Damaszek. Okej. Okay. An honor to serve, my lord. Będziemy oblegać. Confronting the enemy honorably, my lord. Poproszę. Yes, my king. Laying siege to the enemy. Myślę. Besieging army of your command. Jak z hajsem stoimy. Ciekawie, na minus wychodzimy. No niestety. Tak też bywa. Popatrz na okręt. Rozwalimy tutaj. Dziękuję ci zaraz. Sycylijczyków. Bardzo ładnie. Potem kolejnym krokiem będzie na Kaligari i na tę wioskę rzucimy nasze oddziały i to powinno być to wszystko z... Aha. Okej, okay, będę musiał się tu uporać dosyć szybko z Turkami i Egiptem. Sycylia, co chce ode mnie Sycylia? Zawieszenie broni? Nic nie chcą. Okej. O lol, tu nawet nie miał szans. Okej, okay, a jestem tak z ciekawości i chcę zobaczyć, co się stanie. Tylko już to jest moja czysta ciekawość, bo na pewno prowadzę to osobiście. Właśnie, żeby dać im jak największe straty, chociaż to jest bardzo mizerne. Okej, okay, zdobędziemy te prowincje. Tylko bierze Egipt w powiedział jako taką wojnę. Z nim jakoś tam nie miałem za dużych starć. Ale spoko. Odbijemy sobie to. Okej, ja bym poprosił generała, czy tam dowódcę tych piechurów, na boczek. Okej. Będziemy się bronić w mieście, bo tu nie ma już innego sposobu. Teraz sobie ustawimy w taki sposób. Nie ma tu nadziei na razie. Okej, okay, wyjdziemy sobie rycerzami. Okej, okay, ci mają za dużo katapult, także będzie makabryczny ostrzał. Oddziałów. Zobaczcie, to jest praktycznie godzinowe mury padają. Ja mam więcej halabarników, żebym się starał jakoś bronić. Tu nawet rozstrzeliwują, że obrona murów nie wchodzi w grę. Dowódca. Oni tak ze sprawą tak nie mają dużo jednostek, tylko te katapulty ratują. Okay, znowu mury podają. Ja bym chciał, żeby generał ruszył w końcu. The walls have fallen. Steel and valiant hearts must be our walls now. Chciałbym, żebyście wy nie uciekali, bo zapomniałem wam dodać i stańcie w luźnym szyku. Wieże padają. Mury będą makabrycznie zniszczone.
Okej, co z moja konica? Wsadzi się w clean. Lecisz troszeczkę bliżej. Tu mamy co? Taki oddział. No nie widzę jeszcze. Dużo mają amunicji z kombańca. Milicja łucznicza. Dobra, no możemy tak spróbować ich troszeczkę tam sztuchać. No. Ale ich sztuchnąłem, nie ma co. Kiedy będą atakować, czy nie? Spróbujmy ich trochę do miasta przydusić. Samego generała, może się uda coś tu zdziałać. Nie chcą. Dowódca padł ostatni. Mhm. Mówi się trudno. Dobra. Nie wystrzelałem tę amunicję. Szkoda, że nie widać, ile tej amunicji mają. Teraz popodziwiajmy sobie jednostki. Jeszcze trochę to minie, zanim oni ruszą. Krzyżowcy. Elita. Łucznicy. Są chyba ci. Mhm. Bośniacy łucznicy, tak? Mhm. Ojciec! Wielki łucznicy. I co my tu mamy? Nasze kochane rycerstwo. Okej, okay, ogólnie ludziska odkryłem fakt, dlaczego były problemy z chorągiewkami. Chodzi o to, że zainstalowałem modyfikację The Elder Scrolls Total War. I z tego to powodu wyszło. Okej, ci atakują. God save us! The enemy have the walls! Look to our defense, or all will be lost! Okej. Okej, przywitajmy ich. Okej, dobrze, że nie mieli. The enemy have ladders at the walls! Repel the attackers! Give them steel! Nie mieli jako tako. Bo już zejdzie tego ognia. Ja się sobie tutaj poradzę. Jest ich dowódca. To mnie interesuje. Z tyłu całkiem. Chyba. Dwa chłopaki. Dowódca z kości to był bardzo fajnie przyjemny. I dowódca powinien mieć właśnie. Na czubku głowy piórka, albo jakiś się trochę wyróżnia z tłumu. To mogę troszeczkę inną strategię z tą klinicą wykombinować, bo mogę ruszyć z tej strony. Na nich. Błąd. Zwycięstwo jest pewne. No bo co, jakby się było bardzo fajnie. Ale żeśmy trochę na przyspieszonym. Only intervention by the almighty lord or a military genius can bring us victory from this debacle. 23. Uuu, już nas przydusili. Lord, be merciful, we have lost half of our men. Coś i 10%. Okej, nasi już się poddają. Znaczy, jeszcze walczą do końca. Something changes in the course of battle. Curses! Our enemy has command of the city.
No niestety. Chłopaki, będziecie bronić do ostatniego. Okej, no nieźle walczą. Our men have fought long and are becoming tired. No niestety. Do ostatniego. Ile zabiliśmy? Nawet nieźle. 115. A tak było niecała stuwa. Dobra, odbijemy sobie Jerozolimę zaraz. Najpierw chcę się skupić na naszych wrogach. Jak z małą armią nieźle ich pokierszowaliśmy. Okej, Dania, co chce Dania? Dijon oblegane. No, inkwizycja. Dobra, właściwie mąż bierzemy. Może się przydać. Orders, my lord. Yes, lord. Z automatu. Dwóch straciliśmy ludzi. Idziemy zaraz na Aleppo, mówi się trudno. Nie wierzę, że się zbuntują. Jeden wróg mniej zawsze dla mnie lepiej. Okej, jak to sobie radzicie, chłopaki? Okej, osada z dóbrem, mówi się trudno. Rzym się rozbudowuje, no dobra. Będzie hajstowanie na sobie. Dobra, gdzie jest ten Dijon nieszczęsny, co tutaj go armię widziałem męczy? Yes! Yes, lord! Confronting the enemy! 50, fajnie. Wiecie, że wojska może grać jakąś mocną ofensywę. Tak, po prostu sobie dla picu. Damaszek, czy ja mogę coś tutaj naprawić i doszkolić? A rekrutacja nic. A doszkolić mogę, oddziały. Poproszę. Armia, co zrobimy tak? Którzy są tu widzę do szkolenia? Ci. O. I was bym sobie tutaj zostawił. Yes, lord. Orders, my szkolenia i ci. Marching to battle with pride, lord. Besieging settlement. Shall we assault now, my lord? Damaszek się będzie rozbudowywał na razie, także drogi sobie postawimy. Garnizon zamkowy. Zamek nie. An honor to serve, my lord. Okej, 5 do 7, mamy szansę. Szkoda, że nie byłoby tego właśnie zaryzykować i normalnie poprowadzić. Faith and courage have made us victorious. Antochy, mamy trochę hajsu. A noble way to claim these lands. Prawa. Victory! Rekrutacja na razie nie, ale drogi, jak najbardziej jestem za. Dobra, zostanie nam tylko tutaj do ogarnięcia an honor ta sprawa. With honor. Be ready to move in the morning, tutaj. Man. We cannot go there, lord. Sprawy, jak tutaj się mają. Tu się chłopaki musieli zrekrutować mało. Yes. I bym musiał pomalutko zacząć uderzać na Francję, żeby troszeczkę odepchnąć od moich włości. Mam trochę oddziałów. Yes. Orders, my king. Men, march! Generowanie dochodu. Palac burmistrza, tawerna, katedra. Okej, garnizon zamkowy. Teraz za tą malutką armię przyciągniemy my tych... Lord. Orders, my king. Uszników. My lord. Albo zróbmy tak. Yes. My lord. Teraz cofniemy jeszcze. Jeszcze się buntujecie, tak? Orders, my king. Oddział konicy. Forward. 60, jeszcze nie to. Orders, dobra, my king. Wejdźcie tu jeszcze na chwilę. Men, march! Okej, okay. Zarekrutujemy ich, co mi szkodzi. Tu nie mamy nic. Hajs będzie za turę. Lipa. Naprawdę lipa. Z hajsem, dobra. Okej, okay, ci doszli. O, fajnie, mamy od cholery dowódców tutaj. God be with us. Hold your posts. They are besieging us. Okay. Dijon, oblegamy przez Niemców. Na nowo. They lay siege. If they close, finish them. Polacy są znowu. Through the walls, our enemy has laid siege. Dobra. Yes. No właśnie, a new discovery. A rusznikarz, dobra. Yes, lord. Confronting the enemy. Padli. They deserved nothing less than. Odbijemy osadę.
Okej, bardzo fajnie. Dobra, teraz by wypadało odciąć troszeczkę Egipt od nas. Jak to Aleppo będzie wyglądało, jak ja wyjdę? Niestety nie mam żadnych okrętów, co mnie bardzo boli ten fakt, bym parę jednostek wyciągnął. My lord. Yes. Spod Cezary. Dokładny. We move onward tomorrow. Ładnie małe szkolenie. No, w Cezary też możemy było poszkolić. Kurde, że ja nie korzystam z tych tutaj z Cezary.